Nie witam się, bo się przywitam na tym. Albo przywitam się. Nie mogę, bo ja idę... Nie, to mów normalnie, mów normalnie. Cześć, witam u Jasia. Dzisiaj ponownie składamy komputer. Ten komputer będzie inny. Będzie mój to pierwszy, drugi komputer, co oznacza, że będę pracował na dwóch komputerach. Ten będzie odpowiedzialny za streamowanie, a czy docelowo tak będzie, to zobaczymy, bo może pozmieniam między nimi podzespoły. W każdym razie mamy tutaj trochę sprzętu i tak szybko przelecimy. Mamy obudowę od Corsaira, bardzo fajna. Teraz może tego nie zobaczycie, ale ona ma tutaj szkło hartowane z przodu i z boku, co pozwoli nam te wszystkie podświetlane podzespoły RGB bardzo fajnie tutaj pokazać. Ona dopiero dostanie tą pełnię, gdy podłączymy. Bardzo fajną płytę główną od AORUSa. Podesłali mi płytkę, za co bardzo dziękuję, i ta płyta jest o tyle fajna, że ja w tym komputerze nie będę używał normalnych dysków łączonych kablami, tylko będę używał dysków na M.2 SSD. Będą to dwa dyski i ta płyta pozwala właśnie takie dwa dyski podpiąć. Zasilacz dosyć konkretny, bo to jest 850 od Corsaira. No, będzie się pewnie trochę nudził, bo ten komputer będzie przede wszystkim na procesorze tutaj działał. Zobaczymy. Z ważniejszych też to jest oczywiście procesor. Tutaj mamy i7 8086K i już jadą po mnie, bo jest na tyle dobry, że aż nielegalny. Także tutaj już otwierałem, sprawdzałem, czy jest ten. Karta graficzna będzie 1070, moja stara 1070, chociaż nie jeden by chciał mieć chociażby 1070, natomiast ona nie będzie służyła bezpośrednio do gamingu, ona będzie odpowiedzialna za procesy z nagrywaniem. Ona się będzie zajmowała nagrywaniem, żeby to wszystko fajnie na moim dysku się zapisało i potem wam wrzucał na YouTube'a. Do tego chłodzenia, które tutaj mamy, to jest, moi drodzy, chłodzenie też od Corsaira, też podświetlane. Po raz pierwszy będę właśnie miał komputer z czymś takim. Do tej pory zawsze był to duży radiator z wentylatorem. Nie wiem, może sobie poradzimy z nim. Mamy też do tego chłodzenia właśnie dodatkowo wymieniane 120 wentylatory RGB, które albo zamontujemy na górze obudowy, albo na przodzie. No i do tego wszystkiego jest taki oto Commander Pro. Czyli to jest taka konsola, która połączy wszystkie podświetlane rzeczy od Corsaira i właśnie w tym urządzeniu się to łączy. Mamy dwa dyski, tak jak powiedziałem, nie będziemy używać normalnych dysków. To jest dysk M.2 SSD akurat od Corsaira 240 GB. Taki malutki dysk, który naprawdę dużo pomieści. I jeszcze od Samsunga, tu akurat jest większy, 512. No, na tym już będę przechowywał właśnie nagrane wcześniej rzeczy, materiały, wideo i tak dalej. Pasty do procesora to wybierzemy sobie i dwa jeszcze takie, to jeszcze o tym nie powiedziałem, właśnie ramy. Ramy mamy 4 kości RAM po 8 GB, też oczywiście podświetlane na taktowaniu 3000. Bardzo fajne, zobaczycie jak one będą podłączone, też fajnie się prezentują. I rzeczy, które są już tylko tak bardziej dla twórców, dla streamerów, youtuberów, czyli karta Elgato HD60 Pro, która nam pozwoli połączyć dwa komputery ze sobą albo podpiąć konsolę, czy też inne zewnętrzne rzeczy, jak na przykład lepsza kamera. I karta już taka z najnowszych, która służy dokładnie do tego samego, natomiast jak sama nazwa wskazuje, już w rozdzielczości 4K i 60 fps-ach. To już jest wielkościowo dużo większa karta. I te dwie karty. Zobaczymy, czy dwie zamontujemy. W każdym razie tak wygląda wstęp. No i zabieramy się za robotę. Nie wiem, Jasiu, jak to się otwiera. Dobra, tam. Niestety. Nie, no. No popatrz. Będzie dobrze, dajesz, musisz znaleźć to chłodzenie, gdzie ono jest. A tu trzeba zmazać w ogóle. Aha, no to ja weź wódkę przynieś z tego, z lodówki. No i trzeba wszystkie kolorki poustawiać, bo wszystko teraz gra jakby, wiecie, grają cyganie, nie? Kurde, AORUS Detected, co powinieneś tu takie. To jest bardzo ładne zresztą, bo tą obudowę oznaczył, patrz, Powered by Corsair. Taką bym nalepkę dał. Mhm. Tylko co, wtedy bym tu jeszcze bym zdupił ją, chociaż to ładnie wyglądać by może. Bo ona jest taka, ty, ona jest ładna. Siup. Siup. O! Tak influencerzy robią foty sobie, jak im się nie chce ubierać, a muszą zrobić 5 różnych firm obskoczyć. No. Fotka i siup na dół, no i teraz. Siup na dół i... Siup, i następny. I następny, kurde. I następna firma, jedziemy, więcej fotek na Instagrama. I tym oto sposobem dotarliśmy do momentu, gdy komputer został uruchomiony. Były przygody, na pewno było ciekawiej we dwójkę. Samemu nigdy nie składałem jeszcze komputera, za co dziękuję bardzo tutaj oczywiście Jasiowi Sou Shibo za swoje doświadczenie i pomoc, ale nie obyło się oczywiście od wtop. Jeżeli chodzi o uwagi odnośnie tego zestawu, to pierwszy raz mieliśmy do czynienia z taką obudową, która już ma na wyposażeniu taki mały switch z oświetleniem wentylatorów, z wentylatorami z oświetleniem RGB. Dodatkowo dorzuciliśmy jeszcze tą naszą pompę wodną, która też miała 3 wentylatory, co sprawiało, że mieliśmy 5 wtyczek, to trzeba było wszystko tym komanderem spiąć. No, pierwszy raz, jeżeli ktoś to robi, na pewno troszkę się zagubi, ale powiedzieliśmy pod koniec, że no, następnym razem to byśmy zrobili to po prostu raz, dwa. No i konfiguracja oczywiście oświetlenia, ale to już są detale, to może można robić oczywiście już na systemie operacyjnym, oprogramowaniem. Ja ze swojej strony chcę podziękować oczywiście firmom, które tutaj jakoś przyczyniły się do złożenia tego kompa, tego zestawu, który mi będzie służył, mam nadzieję, bardzo długo. Na pewno firmie Corsair, z którą współpracuję i podesłała no, ogrom tych sprzętów. Firmie AORUS za bardzo fajną płytę główną, która właśnie jest tutaj przystosowana do tych dysków M.2. Dziękuję bardzo. Oraz oczywiście firmie Elgato, Elgato Gaming, za podesłanie kart do przechwytywania oraz innych takich rzeczy jak Camlink i Stream Deck. Co teraz się będzie działo z komputerem? Komputer, moi drodzy, będzie służył jako dodatkowy, będą 2 komputery działać. Oczywiście ten komputer śmiało mógłby być po prostu komputerem głównym, komputerem do grania i nagrywania, natomiast czas pokaże, prawdopodobnie będę jeszcze gdzieś tam majstrował z tymi podzespołami, będę przerzucał z jednego komputera do drugiego, aby uzyskać jak najlepszą, powiedzmy tutaj, kompilację, jak najlepsze combo i żeby to wszystko jak najsprawniej chodziło. Oczywiście w opisie tego filmu znajdziecie pełen spis tych przedmiotów, które były używane. Mam nadzieję, że sobie to wyszukacie, nie wiem, w internecie zobaczycie, ile co kosztuje. Oczywiście w opisie możecie zobaczyć całą specyfikację, całą listę przyrządziłem dla Was. Możecie sobie to potem zweryfikować, ile co kosztuje, jakie ma dokładne specyfikacje. Jeszcze zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz do sklepu G2A. Na dole też macie link, gdzie możecie zobaczyć fajne gierki. Tymczasem żegnam się z Wami. Jeżeli Wam się materiał podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakieś ciekawe pytanie, ja może Wam odpowiem i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Miejmy nadzieję już z tego komputerka. Trzymajcie się, cześć!